Drogie Panie, chciałem powiedzieć, że yy, mężczyzna nie ma tylko jednej oczywistej strefy erogennej. Ma również inne, na przykład samochód. O, oczywiście to żart. Yy, mężczyzna ma wiele stref erogennych i nie jesteśmy aż tak prości, jak pisze o tym, prasa, czy, czy chce, chcą myśleć o nas babcie i prababcie, bywamy wrażliwi, bardziej trochę skomplikowani. I można poszukać tych różnych stref naszych, a My, a do panów mam taką propozycję żeby jednak y, szukać również y, tych stref erogennych u kobiety y, i się trochę postarać bo ona się wtedy zrewanżuje gwarantuję